Hej kochani, witam się z Wami serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj będzie taki, powiem Wam, inny odcinek, ponieważ chciałabym Wam troszkę przedstawić, może pokazać, jakie ja z polecenia Agnieszki Cegielskiej taką bazę na co dzień, czyli taka, jest to baza z firmy Nikalab i ekosymbiotyk. Ja zaraz Wam wszystko pokażę, jak to wygląda i zapraszam Was do oglądania. Przychodzę najpierw z takim produktem Nikalab. Chciałam Wam powiedzieć, że to Nikalab jest to taka baza na co dzień. Kobieta ja, tutaj jest napisane, jest to suplement diety i 60 kapsułek wegańskich. I tutaj jeszcze mamy napisane, że zaleca się spożywanie dwie kapsułki dziennie, raz o dowolnej porze dnia. I co Wam chcę powiedzieć? Ja zamówiłam sobie takie oto właśnie baza na co dzień Kobieta Ja. Jeszcze raz sobie zerknijcie. To w ogóle są takie, to jest takie kapsułka. Najpierw Wam powiem skład tej oto kapsułeczki. Tak, jeszcze raz Wam pokażę. O, tak jest fajnie. I tutaj mam taką książeczkę z taką ściągą, Ala, bo ja Wam chcę wszystko powiedzieć, co tutaj zawiera właśnie taki zestaw. I tak, ta kapsułka nie zawiera żelatyny, jest bez konserwantów, bez barwników, bez GMO, bez glutenu, bez soi i bez laktozy. Jest to bardzo fajny skład, po prostu inny i bardzo naturalny, jak inne suplementy diety. Tutaj mamy jeszcze w książeczce pokazany, tak się prezentuje ta kapsułka i mamy napisane tak: najlepiej przyswajalne formy składników aktywnych, skuteczność poparta latami badań klinicznych. I taka kapsułka, co ona zawiera? Dziewczyny, ja sobie zakupiłam w ogóle dwa takie opakowania tych suplementów. One nie są tanie, ale zerknijcie sobie, wejdźcie na tą firmę Nikalab i ja mam właśnie dwa opakowania, czyli to będzie tak na ile? Na 2 miesiące chyba, o ile się nie mylę. Ja się zdecydowałam w ogóle na tę takie dawkę dzienną dla kobiet i tu są w ogóle różne dawki, proszę zobaczcie. Mamy tak, 18 bazy wiekowe, mamy 18, 49, 50+, później mamy i baza na co dzień ciąża. Tutaj mamy trzy właśnie takie grupy wiekowe i ja oczywiście sobie kupiłam tą bazę na 18-49, czyli pierwszą. I co one zawierają? Kwasy omega-3, witamina D, cholina, witamina B12 i kwas foliowy. I to jest tak do mojej grupy wiekowej. I co Wam chcę jeszcze powiedzieć, co zawiera taka jedna kapsułka. Kwasy omega-3. Wiecie co, we wszystkich suplementach przeważnie są kwasy omega-3, czyli są to kwasy z rybek, prawda? A tutaj jest, co jest tak po prostu, jak ja oglądałam Agnieszkę Cegielską, jej częste właśnie takie live'y na Instagramie, polecam Wam serdecznie, ona zawsze w soboty prowadzi o 9 rano, więc Agnieszka mówiła, że ona nie wyobraża sobie stosować właśnie kwasów omega z ryb. To też jest tylko i wyłącznie nasz wybór i tutaj w tym właśnie, w tej kapsułce są kwasy z alg, a ryby się żywią algami, czyli z roślin, wodorostów. I tutaj mamy napisane, możecie sobie zerknąć, że jest z alg. To mnie też bardzo zaciekawiło, bo no, trzeba dbać niestety o środowisko i o rośliny, zwierzęta, o wszystko. Wszystko, co żyje, prawda? No i tutaj ja jestem mega z tego zadowolona, że te kwasy omega-3 są z alg. To jest tylko i wyłącznie, wiecie, każdego indywidualna sprawa, jakie wy chcecie używać suplementy. Następnym produktem jest witamina D3 z alg, tak samo. Dwuwinian choliny. To ja tych nazw takich nie znam w nawiasie, ale Wam mówię, co tutaj jest. Skład: witamina B12, kwas foliowy, sól glukozaminowa kwasu
i 5-metylotyrahydrofiolowego. Ja Wam powiem, że te nazwy są mega ciężkie, ale ja Wam, tak jak Wam mówię, co zawiera ta jedna kapsułka. Zawiera jod, który jest bardzo, bardzo ważny, jodek potasu, witamina K2, witamina A i witamina E i koenzym Q10. Więc, tak jak Wam mówię, wszystko jest zawarte w jednej kapsułce i powiem Wam, że to jest bardzo fajny suplement diety. Ja sobie tak zakupiłam właśnie, jeszcze nie testuję, ale Agnieszka bardzo serdecznie poleca, ponieważ Agnieszka, ona się zajmuje. Ja zaraz Wam jeszcze pokażę moje dwie książki. Ja w sumie mam trzy chyba książki od Agnieszki Cegielskiej, ale Wam zaraz pokażę. No właśnie, i tutaj jeszcze przy okazji Agnieszki mam tutaj dwie książeczki, które dostałam i mamy napisane tak. W ogóle jak ktoś nie zna Agnieszki Cegielskiej, to Wam jeszcze przedstawię. Agnieszka Cegielska, absolwentka dziennikarstwa i studiów podyplomowych z dziedziny zdrowia i zdrowego stylu życia. Tak, Agnieszka po prostu jest przykładem takiego człowieka, który jest w zdrowym ciele, zdrowy duch, tak mogę powiedzieć. Konsultantka medycyny ajurwejdyjskiej od kilkunastu lat, związana z telewizją w TVN, gdzie w programie Dzień dobry, TVN prowadzi cykl Naturalnie, dokładnie. Wielbicielka otacza się naturą i sięga w pierwszej kolejności po to, co natura stworzyła, tak. I dlatego ja bardzo w ogóle Agnieszkę uwielbiam, jej książki tak samo, widzicie, tu mam pozaznaczane, tu sobie czytam, jak i Naturalnie w kuchni, Naturalnie dla zdrowia, więc ja uwielbiam. Chcecie sobie sięgnąć po jakiejś w jednej kapsułce, po takiej fajną bazę na co dzień, gdzie nie musicie kupować oddzielnie witaminy D, kwasów, witaminy, tak jak Wam tutaj czytam, B12, witaminki E, to wszystko zawiera po prostu taki oto właśnie ten Nikolab. Ja Wam, dziewczyny, o tym mówię, ponieważ to jest taka mega dawka naturalnych, bardzo naturalnych składników i to jest bardzo ważne, ponieważ ja powiem Wam, że teraz co się dzieje w tych farmacjach, w tych znaczy aptekach, to po prostu te kolejki, ja jestem bardzo przerażona i tak jak właśnie Agnieszka wspomina, że to wszystko idzie normalnie w takim złym kierunku, czyli tylko leki, leki i nic więcej, a jak wychodzi się na przykład z apteki i widzi się, że ktoś kupuje leki takie, czy suplementy, czy w ogóle jakbyśmy dbali o siebie od środka, to wtedy nie trzymają się nas takie, wiecie, różne choroby. Trzeba po prostu dbać o siebie, a tym bardziej, że w tych czasach nie ma naturalnych takich, nie ma dobrego jedzenia. O to chodzi, że wszystko jest po prostu chemiczne, tak? I to trzeba naprawdę na to wszystko uważać. I ja się bardzo skusiłam na te właśnie z Nikolap, na tą bazę na co dzień. Kobieta ja, bardzo fajne to jest. Polecam Wam, dziewczyny, dajcie znać, jeżeli się skusicie, bo to by było bardzo fajne. A tak jak Wam mówię, tutaj jest dla każdego wieku. Możecie sobie jeszcze zerknąć, ja Wam pokażę. Mamy trzy właśnie przedziały wiekowe i to jest bardzo fajne. Jak zacznę to stosować i będą fajne efekty, a na pewno będą, bo Agnieszka to używa już kilkanaście lat i mówi, że jest przezadowolona. I tak jak ona jeszcze, co Wam chcę powiedzieć, na co to jest w ogóle? Ogólnie ten suplement na balans, czyli lepsze samopoczucie, jakość snu, dobra odporność, koncentracja i pamięć. To jest mega ważne. Tak jak u mnie przy po prostu niedoczynności tarczycy i Hashimoto, no to wiadomo, słabsza odporność, takie rozkojarzenie, mniejsze skupienie, to czyli w tym balansie jest coś bardzo ważnego dla mnie. Drugim takim podpunktem jest uroda. No to tak, lepsza kondycja skóry, pozytywny wpływ na wydajność organizmu, wsparcie pracy tarczycy. To też jest mega ważne przy mojej sytuacji. I anti-aging, promienny wygląd, zdrowe kości i stawy, to jest mega ważne. Po 40 roku życia to już tak. Ochrona przed chorobami neurodegeneracyjnymi.
I ostatni podpunkt długowieczność, niższe ryzyko zawału serca i udaru mózgu, zmniejszone ryzyko niektórych nowotworów. To jest też bardzo ważne, kochane. Ja w ogóle powiem Wam bardzo, na rynku jest bardzo dużo przeróżnych po prostu takiej bazy multivitamin, wiecie, na dzień, a ja bardzo się skusiłam i chyba będę cały czas to stosować z tego względu, że to jest bardzo bogaty skład, bardzo dobry i bardzo naturalny, tak jak Wam wspominałam. Jeszcze a propos sprytna kapsułka nowej generacji, tak. Tutaj mamy tą kapsułkę Nicolab, a tutaj mamy kapsułki miękkie oraz kapsułki twarde, tak. Są pokazane zwykłe właśnie takie kapsułki, które możecie kupić właśnie, no, zwykłe kapsułki te w suplementach, które można kupić w aptece. I czym się różni od Nicolab, tak się prezentuje. Ja Wam jeszcze raz, bo tutaj mam jedno opakowanie otwarte, tylko nie wiem które, taką folią zabezpieczone, o tak, taką folią, i chcę Wam pokazać jeszcze tą kapsułeczkę, jak to się prezentuje. Zobaczcie, ona tutaj zawiera taki olej, to jest bardzo, powiem Wam, ciekawe, i zaraz Wam, o, tak się prezentuje. Ja nigdy nie widziałam w ogóle takich kapsułeczek. I co Wam chcę jeszcze tak na szybciutko powiedzieć na temat tych kapsułeczek, że omija, jak ona działa w jelitach, omija kwas żołądkowy i rozpuszcza się dopiero w jelicie cienkim, zapewniając składnikom odpowiednią wchłanialność. Nie zawiera żelatyny, między innymi skóry z kości zwierzęcych, barwników i innych zbędnych dodatków. Chroni swoją zawartość przed utlenianiem i wilgocią. Otoczka nie wchodzi w interakcję ze składnikami w środku, czyli bardzo ważna sprawa. Czy wiesz, że proces wchłaniania witamin i minerałów odbywa się dopiero w jelicie cienkim? Narażanie ich na niepotrzebne działanie kwasu żołądkowego może powodować ich przedwczesny rozpad. No właśnie, czyli mamy tutaj wszystko w temacie. A technologia kapsułki w kapsułce, dokładnie, bo jak Wam pokazywałam tą kapsułkę, to ona jest kapsułka w kapsułce i pozwala nam łączyć kwasy omega-3, witaminy i minerały w jednej kapsułce, którą możesz przyjmować z jedzeniem lub bez, o każdej porze. No i tak, i co Wam chcę jeszcze tutaj powiedzieć? No i no, super sprawa. I jeszcze, czym codzienność może dobrze pachnieć? W każdym słoiczku znajdziesz wkładkę o zapachu świeżych pomarańczy, też taka ciekawostka, pochodzących z naturalnych olejków eterycznych dla kobiet w ciąży, o zapachu cytryny, zmniejszających mdłości. Tak, tutaj jest pokazane właśnie, tak jak Wam mówiłam, że to jest dla każdej grupy kobiet, nawet też dla kobiet w ciąży, i zaraz Wam pokażę. No tak, jak to się otwiera, to bardzo ładnie pachnie tak pomarańczą albo cytrynką. I tutaj mamy taki, to jest taka reklama, to nie jest do jedzenia, bo to wygląda jak taki żelek, ale to jest z naturalnych olejków i to jest takie ala, no, taka wkładka, żeby to po prostu tutaj nie łapało wilgoci, prawda? Więc bardzo fajny jest ten produkt. No i co Wam chcę jeszcze powiedzieć? I w ogóle buteleczka jest wykonana z... Ten słoiczek jest z rośliny, wyrzucić go do odpadów bio bez nakrętki, czyli buteleczka z tych właśnie Nicolab jest wykonana z roślin i widzicie, można to wyrzucić na kompostownik. I jeszcze raz Wam zrobię taką przebiteczkę, żebyście sobie mogły zerknąć na te właśnie kapsułki, gdzie jest napisane kapsułka w kapsułce, więc widzicie. Na pewno dobra jest ostrość, możecie sobie zerknąć. I dziewczyny, ja wiem, że to nie jest w ogóle tani produkt, ale jeżeli byśmy sobie chciały zakupić te wszystkie witaminy, które wchodzą w skład tego Nicolab, to wyjdzie Wam bardzo podobna cena, tym bardziej, że teraz wszystko poszło w górę. I tak jak ja mówię, byśmy musiały, ja właśnie mam jeszcze do wykorzystania
witaminy D, opakowanie, jakieś tam magnez, kwas foliowy, to wszystko kosztuje. No a tutaj mamy wszystko w jednej kapsułce, więc Wam mega serdecznie polecam. Ja Wam po prostu chciałam przyjść, powiedzieć na temat takiego właśnie, na temat takiej bazy na co dzień. Więc to jest bardzo fajna sprawa, macie jedno opakowanie, zabieracie ze sobą, nie musicie brać wszystkich właśnie takich, no, suplementy. To są właśnie witaminki na co dzień, które są bardzo potrzebne do prawidłowego funkcjonowania organizmu, więc wszystko macie w jednym opakowaniu. No dobra, to na razie by było tyle o tym Nicolab. Mam nadzieję, że sobie wygooglujcie sobie, wejdźcie sobie na stronę Nicolab, jest na stronę internetową, czy może na Instagramie. To jest właśnie Nicolab. Ja Wam wrzucę link do tej strony. Poczytajcie sobie, dajcie znać, czy się skusicie, bo ja się skusiłam i na pewno nie pożałuję, z tego względu, że tak jak mówię, to są wszystko takie naturalne, bardzo fajne, fajnie działające suplementy. I to tutaj mamy, tak jak mówiłam, kwasy omega, większość jest właśnie z ryb, a tutaj mamy właśnie z alg, gdzie z roślin, i to jest bardzo fajna sprawa, gdzie rybki się właśnie żywią algami i nie muszą być zabijane. I kochane, jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że tutaj jest napisane: nie zużywaj planety, używaj produktów z sensem. I to jest mega, mega właśnie ważne, żeby właśnie zwracać uwagę na to, jakie używamy suplementy, z czego jest to wykonane, no i czy zanieczyszcza środowisko. Tak, to jest bardzo fajne, a tutaj właśnie w tych produktach Nicolab jest to mega, mega fajnie wszystko opisane i bardzo fajny skład jest z tego. Gdyby nie Agnieszka Cegielska, sama bym nawet nie wiedziała o takiej super właśnie tej, o tych kapsułkach na dzień dla kobiet. Co jeszcze chcę jeszcze tutaj Wam rzec, że właśnie, tak jak mówiłam, że w kwasach, kwasy omega 3 są właśnie w tym, w tej suplementacji, w tym pudełeczku, są pozyskiwane z alg, a nie z rybek, gdzie przeważnie w każdych suplementach diety są pozyskiwane z takich tłustych ryb. No i niestety wiąże się z tym, że te rybki zostają zabijane, tak jak właśnie wspominałam, ale to jest każdego indywidualna sprawa, jaki chce suplement używać. No dobra dziewczyny, to by było tyle na razie o tym Nicolab, a teraz przechodzę do produktu bardzo fajnego już. Oczywiście też skusiłam się na taki zestaw, już Wam pokazuję, jak to wygląda. Mamy tutaj trzy butle. Kurczę, żebym ja Wam to ładnie pokazała, dziewczyny moje kochane. Może mi się uda, czy mi się nie uda. O, może Wam pokażę tak. Najpierw Wam pokażę dwie duże butle. I to jest z firmy Probio Koło, czyli z koła. Są to probiotyk, ekosynbiotyk i prebiotyk. Mamy tutaj pojemność 1000 ml, czyli litr. Tutaj mamy 400 ml. Jak zamówiliśmy dwie te pojemności, to jeszcze na chyba 15 dni mamy tutaj taki prezent 165 ml i to jest tak samo właśnie trzeci ten probiotyk, tyle że to jest właśnie taki prezent, jeżeli zakupimy taki zestaw właśnie taki, można powiedzieć, 1,5-litrowy, no litr 400. Kochane moje, ja to zaczęłam stosować w ogóle ten probiotyk, ten ekosymbiotyk, bo to trzeba powiedzieć, że to jest ekosymbiotyk, w którego w skład wchodzi probiotyk i prebiotyk, czyli dwa takie składniki. I co ja Wam chcę tutaj powiedzieć, że ja mam tutaj zrobione takie notatki, bo popisałam sobie, żeby tutaj jakiegoś balona Wam nie szczelić, bo ja też nie jestem za bardzo tak do końca w temacie, ale oczywiście to sobie zakupiłam również z polecenia Agnieszki Cegielskiej ze względu na podczas oglądania tych live'ów na Instagramie, bo Agnieszka często tam o tym wszystkim wspomina. I co to jest? Po co nam ekosymbiotyk? Czyli po co nam taki skład?
składnik. Po co? To jest ochrona dla naszego organizmu, dla podnoszenia wydolności, dla zdrowia i dobrostanu, dla wsparcia naturalnej bariery ochronnej organizmu przeciw bakteriom i wirusom. A teraz w tych czasach to po prostu to jest, wiecie, podstawa, prawda? No i tutaj mamy, że ten ekosymbiotyk zawiera 11 szczepów żywych bakterii, a właśnie przeróżne ekosymbiotyki mają, no tam w zależności jaka jest chyba firma, to zależy ile tych szczepów bakterii mają. No i co tutaj jeszcze mam, kochane moje, napisane? To w ogóle dawkujemy, tutaj mamy taką miareczkę i to dawkujemy codziennie. Tutaj mamy miareczkę od 5 do 30 ml. Dawkujemy to także w szklankę wody, takiej przygotowanej dość takiej ciepłej, żeby nie była za gorąca, prawda? Bo wszystko traci swoje właściwości właśnie odżywcze. No i tu nalewamy 15 ml tego ekosymbiotyku i sobie mieszamy, można pić podczas nadczo i też podczas jedzenia. Każdy po prostu, co czytam w ogóle komentarze lub wiadomości, wszyscy mówią, że to jest po prostu płynne złoto. To jest po prostu taka magia, powiem Wam. W stosowaniu tego, ja zaczęłam właśnie to stosować już od 9, jak przyleciałam z Polski i zobaczymy. Na razie stosuję to najmniejsze opakowanie. Zobaczymy, jak to wszystko będzie działać. I jeszcze co Wam, jeszcze tutaj Wam coś chcę powiedzieć. W skład tego ekosymbiotyku wchodzi probiotyk i prebiotyk. A czym się różni probiotyk od prebiotyku? Probiotyk wskazuje aktywne działanie w jelicie cienkim i grubym. Probiotyk, a prebiotyk głównie w jelicie grubym. Suplementy diety, one są bardzo ważne, tak jak Wam czytałam, na co to jest, na odporność, na wszelkiego rodzaju dolegliwości, w ogóle to jest wszystko związane właśnie z jelitami. On jest stworzony przez naukowców z Polski, z koła. I Agnieszka wspomina, że szukała na całym świecie, podkreśla to, że szukała na całym świecie właśnie takiego bardzo dobrego probiotyku naturalnego, w którym wchodzi w skład 11 właśnie żywych bakterii, kultur. Powiedziała, że tak daleko szukała, a znalazła w Polsce. A i jest bardzo ważne, że jest w płynie, bo ponieważ bardzo dobrze się wchłania od razu do jelit. Więc tyle i w ogóle chcę Wam jeszcze powiedzieć, tutaj na stronie, na Instagramie, oni mają swoją stronkę, już Wam pokazuję, jak to wygląda, tak się prezentuje. O, tutaj mamy napisane probiokoło, tak się prezentuje. Ekosymbiotyk zawiera probiotyki, prebiotyki, probiotyki, witaminki, enzymy, metabolity, mikroelementy. W ogóle tutaj ludzie piszą czasami takie komentarze, że po prostu dla dzieci na odporność, po prostu dla nas to podstawa, ale że to jest po prostu żywe złoto, to jest złoto po prostu w płynie, że ma bardzo dobre właściwości i to też można stosować na wszelkiego rodzaju dolegliwości. Tutaj też zdążyłam przeczytać, że można to stosować, ten probiotyk, jako nawet okład, po prostu na ciało nakładamy. Co Wam chcę jeszcze tutaj, dziewczyny, powiedzieć, że tak jak właśnie Agnieszka mówiła, że szukała na całym świecie, a znalazła w Polsce. I to jest po prostu duma, to jest duma, że w Polsce mamy takich bardzo mądrych i super naukowców, którzy stworzyli taki super właśnie ekosymbiotyk. Ekosymbiotyk nie zawiera cukru, glutenu, GMO, słodzików, fruktozy ani sacharozy, dzięki czemu jest produktem bezpiecznym i rekomendowanym m.in. dla diabetyków. Glutenu, dzięki czemu jest bezpieczny i rekomendowany m.in. dla osób zmagających się z autoimmunizmem.
autoimmunologiczną chorobą celiakią, tak właśnie. GMO, składniki niezbędne do wytwarzania ekosymbiotyku, pochodzą wyłącznie z certyfikowanych ekologicznych upraw. Trzy podpunkty jest tak: 11 szczepów bakterii, metabolity, 100% naturalny skład. Później mamy, co zawiera, topinambur, to jest taka chyba roślina, o ile się nie mylę, melasa z trzciny cukrowej, sok z granatu, jagód i wiśni, więc to jest taki fajny, w ogóle jak rozcieńczacie to z wodą, to jest taki brunatny, taki bursztynowy kolor. I witaminy K, B, B1, B6 i B12, bogaty skład. 100% naturalny skład, naturalny proces fermentacji, ja Wam czytałam, co zawiera właśnie, powoduje wielokrotny wzrost ilości antyoksydantów ze względu na fakt, iż proces fermentacji jest naturalny, skład ilościowy poszczególnych substancji może być różny, czyli właśnie to jest bardzo naturalny właśnie probiotyk. No i dziewczyny, jeżeli macie ochotę, też Wam tutaj podlinkuję ten na Instagramie stronkę, poczytajcie sobie, dajcie znać, czy w ogóle jest, ja Wam powiem, że ja ogólnie skusiłam się w nowym roku na takie, powiem Wam, dbanie o siebie od środka, bo to jest bardzo, bardzo ważne. No i teraz przy tych wirusach, gdzie mieliśmy bardzo długo pandemię, wiadomo jaki wirus, teraz znowu jest jakiś inny wirus i każdy by chciał się uchronić przed tymi wirusami. No ale tak jak jest zawsze mówione, że trzeba dawać dużo od środka, po prostu dużo wspomagać się różnymi takimi naturalnymi przede wszystkim probiotykami lub takimi różnymi, no tak jak na przykład z tego Nicolab, to jest taka baza na co dzień, to jest taki suplement diety, no bo wiecie, w tym w jedzeniu w tych czasach to niestety nic dobrego nie ma w tym jedzeniu, bo wszystko jest po prostu chemiczne, wszystko mega, mega dużo chemii, chyba że jeżeli jak prowadzicie swoje ogródki i macie, wiecie, fajne takie, no wiecie, swoją żywność z ogrodu swojego. Co Wam chcę jeszcze, dziewczyny kochane, powiedzieć? Chcę Wam tutaj powiedzieć, że dajcie znać, czy Wam się podobał taki filmik, czy nie było tak mega chaotycznie, bo ja to, wiecie, ja to jestem taką osobą, która właśnie tak chaotycznie bardzo mówi. No niestety tak mam już. Nie wiem, od czego to zależy, ale po prostu taka jest moja natura. Skusicie się na Nicolab, baza na co dzień Kobieta Ja. To jest bardzo, bardzo fajny jest taki właśnie ta nazwa Kobieta Ja. Bardzo, to jest takie mobilizujące bardzo, powiem Wam. Bardzo fajna sprawa. Ja już nie mogę doczekać, jak będę to suplementować, a zacznę już pewnie niedługo. Będę dawała Wam znać. No i przede wszystkim to probiokoło. Dajcie znać, bo to jest naprawdę mega naturalne i bardzo dużo jest, powiem Wam, pozytywnych komentarzy. W ogóle ile wiadomości jest, czy na Instastory, na stronie probiokoło, że ludzie są bardzo zadowoleni w ogóle na wszelkiego rodzaju dolegliwości. To jest bardzo dobre, tylko wiadomo, wszystko trzeba stosować systematycznie, żeby to miało jakiś efekt. Jeżeli chcemy być zdrowi, nie chcemy, żeby nas w ogóle jakieś choroby dotykały, no to tak, trzeba dbać od środka najpierw i uporządkować swoje sprawy zdrowotne. Dobra dziewczyny, to tyle na razie na ten temat. Mam nadzieję, że miło spędziłyście czas, że Was nie zanudziłam, że u Was wszystko w porządeczku. Piszcie pod filmikiem w komentarzach, czy się skusicie, czy znacie może Nicolab lub probiokoło. Bo ja nie znałam, ale poznałam przez Agnieszkę. Jestem bardzo wdzięczna z tego powodu i będę właśnie o siebie dbać od środka, bo to jest najważniejsze w zdrowym ciele, w zdrowy duch, jak to się mówi. Więc wszystkiego dobrego dla Was. Pozdrawiam Was serdecznie. Zapraszam do subskrypcji i trzymajcie się. Do następnego. Pa!